Cześć, witajcie! Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Don't Starve, a w zasadzie pierwszy odcinek nowego sezonu. Nagrywam ten odcinek po raz czwarty, ponieważ pierwszym zapomniałem włączyć nagrywanie swojego głosu. Drugi mi się nie podobał ze względu na to, że ten pierwszy wyszedł mi po prostu miodnie. Wszystko mi się pięknie układało, znalazłem bawoły, które zabiłem, które dały mi naprawdę dużą ilość jedzenia. A po prostu no ten drugi, trzeci odcinek no po prostu nie wyszły takie świetne. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. To jest próba numer 4. Zobaczymy, czy będę usuwać, czy jednak ją w końcu zobaczycie. Tak czy tak, czas zacząć zbierać coś porządnego. Tego w sumie nie będę potrzebować, żeby jeść, bo wojownicy nie jedzą borówek. This is not food fit for a warrior. Także, no cóż, nic nie zrobię z tym. Jedynie co to... Pieprzony ty. To mi się to przyda do garnka, który sobie będę chciał w niedługim czasie zrobić. Gramy sobie Wickfried, postacią, której nie odblokowałem, ale odblokowałem sobie za pomocą modyfikacji. Tak, żeby po prostu już zacząć nią grę. Chyba nie będziecie mi tego mieli za złe. Z racji tego, że i tak przeżyłem potężną ilość dni Wolfgangiem. I myślałem, że to mi da jednak odblokowanie Wickfried, ale jak się okazuje, Wickfried można tylko odblokować poprzez grę na DLC. No to niestety to mi nie wyszło. Musiałem jeszcze grać 92 dni na DLC. A ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja nią przeżyję 10 dni. Biorąc pod uwagę to, że DLC jest kurczysyńsko trudne. Mięsa mi wystarczy na półtora dnia, powiedzmy, więc wartałoby znaleźć bawoły w tym czasie. Dlaczego się uparłem na bawoły? Bo one mi dają tyle żarcia, że po prostu jestem na nie tak napalony, że muszę dostać swoje bawoły. Tak. I flint w sumie też by się przydał, ze względu... O, co to? I... Lodówka! Lodówka! Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Macie jeszcze coś rozrzuconego? Nie macie, a szkoda. Chociaż mogę Was już w sumie zabić. Ale to może później. O, jaka fajna droga się tutaj zrobiła. Lux. Dobra, idziemy, myślę, dalej w tą stronę. Bo czemu by nie? Mini glacier, czy lodowiec. Bawuł. Wiem, jaram się tym strasznie, ale bawuł naprawdę mnie w tym momencie uratuje i dzięki niemu będę mieć jedzonko i kilka innych rzeczy. Tu jest kolejny bawuł, Lux Malina. Tylko tak. Pierw flint. Ja sobie tutaj zrobię mały obóz już. Zobaczymy, ile ich tutaj jest. Spokojnie, misiek. Na razie nic ci nie zrobię. To tylko kwestia czasu. Czemu tylko dwa? Chciałem więcej. Zawsze lepsze dwa niż nic. Mam już siekierkę. O, patrzcie. Bardzo fajnie. I nawet troszkę drewna. O, kolejne bawoły. Bo jest kup... Tak. Tak, luks. Po prostu świetnie. Strasznie są rozrzucone, ale ważne, że w ogóle są. No, ten odcinek już raczej wrzucę. Także próba numer 4 w końcu udana. Tak jest. Tak jest. Dobra. To mam. Setnę sobie jeszcze co nieco... tych. I będę potrzebować jeszcze złota, ale to dopiero za chwilę. Te mody chyba mi obciążyły nieco grę, bo czasami jak jest autozapis, to tak czasami przytnie. Ale no, dzięki tym modom po prostu gra będzie dla mnie może łatwiejsza. Dobra, to wam przyznam, gra będzie dużo łatwiejsza, ale przynajmniej będzie więcej fanów, prawda? Dobra, bawuł, sorry misiek, ale niestety musisz paść. Thank you.
Dobra, po gościu. Mam już 8. I mi tylko wziął 2 HP. Ta zbroja jest po prostu awesome. Chodź. Valhalla awaits. Ten mi już wziął troszeczkę więcej, ale to też chrzanić. Nie dały mi swoich rogów, co mnie zmartwiło. Kupy mi są zbędne też, bo nie będę robić żadnych farem. A jeszcze jest jeden bawuł. Cześć, co jesz? Chodź, bijemy się. Chodź, 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 chodź. A najlepsze jest to, że zabijanie wrogów daje mi życie. To jest też po prostu świetne. Znowu mi nie dały swojego rogu. Co jest z wami, bawoły? Jest takie przysłowie głupi jak bawoł, czy tylko głupi jak osioł? Bo coś też pamiętam, że jakby było z bawołem, ale nie jestem pewien. Bardzo fajna farma. Że tak powiem, przydatna. No, ten odcinek już raczej wrzucę. W końcu, po wielu próbach. Dobra, zróbmy na szybkości ognisko. Upieczmy mięsko. I się najedzmy porządnie. Nie wiem jak tam z mięsem, czy pieczone się psuje szybciej, czy szybciej się psuje surowe. Ale dobra. Upiekę już wszystko. Nie już będzie. I zetnę sobie w sumie drzewka. Bo czemu by nie? Dobra, kasztanów też ona jeść nie będzie. Ona tylko właśnie je potrawy mięsne. No i po drzewie. Tak przy okazji to sobie to też mogę upiec. Okej, i jeszcze to. O, kolejny bawuł chyba nade mną, patrzcie co tam jest, tam jest, tam jest. Kupa. Czyli pewnie gdzieś też bawuł. Moglibyście mi dać bawoły durne. Oho, yeah. No, dokładnie tak się też układał pierwszy odcinek, który nagrałem. Jest bawuł. O, nawet dwa. Na taki już trzeba jegomościów uważać. Mam 200 w sumie hapsów. Można bić. Oni mi nic nie zrobią. Bo mamy regenkę życia. I wypadł mi róg. Super. Super. I kwiatek na koniec. I jeszcze SMS na koniec. Dobra, mamy tutaj glacier. On mi się przyda. Ale w sumie nie teraz. Teraz mamy jesień. To mogę go nawet chrzanić. Chociaż teraz też się grzeje. To wiecie co? Potrzebuję kilofa. Kilofałkę. No i po lodzie. Dobra. Co to jeszcze mam? To mam w sumie tą rzecz, ale ja jej nie będę na razie brać. Eksplorujmy dalej. Skoro nam tak zajebiście idzie. W sumie drewna nie. Drewno jeszcze mam, nawet w fajnej ilości. Więc zataczajmy kółka. O! Pajączki.
Jak miło was widzieć. Chyba ostatni raz się widzimy. Pozamiatane. Ale szarżuje, ale szarżuje. Kolejne bawoły. W zasadzie jeden bawuł. Czy ja je chcę zabijać, bo jednak mięsko tak długo może nie wytrzymać. Także na razie ja ciebie chyba oszczędzę, chłopcze. Kiedy indziej padniesz spokojnie. Akurat na styk. Tylko jeden stopień głodu się zmarnował. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Najgorsze jest to, że na wiosnę te dziury, królicze nory są zatkane. Ja na wiosnę nie jestem w stanie sobie jedzenia zdobyć. Jedynie co to bawoły. Bawoły. Jakiś tam może miodzik. Zobaczymy. Tu sobie mogę już w sumie odkryć do końca, żeby mi nie została jakaś taka durna, czarna plama. No i jeden bawoł. Będzie on może stanowić jakiś zapas, zobaczymy. Skończyło mi się niestety miejsce właśnie. Ale to sobie posiejemy na przykład. Właśnie, za zabijanie bawołów to ja sprowadzam na siebie przecież Krampusa. To trzeba dać sobie chwilę na wstrzymanie, mówiąc szczerze. Bo jak on tutaj przylezie, i to w takiej ilości, w jakiej przylaz w poniedziałkowym odcinku, no to może być lipa. To może być faktycznie lipa. Już całkiem niezły teren sobie tutaj odkryłem. Ale ja jeszcze potrzebuję złota do zrobienia maszyny. W sumie, to to miejsce jest dobrym miejscem na obóz. Jedynie wrogowie mogą mi przyjść z tej strony. Tylko, że nie ma królików blisko. Także chyba jeszcze będziemy szukać dalej. Bo ja bym musiał mieszkać blisko królika. Ogólnie taka jest strategia mniej więcej na Wigfrid. Kolejne bawoły. Lux. Taka jest mniej więcej strategia na Wigfrid, żeby mieszkać właśnie blisko królików. Kill off jest kill off. Chestera by też wartało znaleźć. Bo Chester zawsze dobrym kompanem był. O, już myślałem, że kolejne te skoczki, ale no niestety. Wow. Duży ten teren. Tak prosto, prosto do góry, tak? O, świnki. Też fajnie. Co prawda, jedna świnka, ale... zawsze to coś. Kolejne pajączki. A co tam? Zabijemy je sobie. Czemu by nie? Jak one padają na dwa strzały, to jest po prostu przyjemność. Czysta przyjemność. Póki sobie będę tak zaznaczać tylko ten teren, a na odcinka sobie będziemy go całkowicie eksplorować. Tak samo chyba jak w drugim sezonie i w pierwszym nie będę się jarać bramą Maxwella, bo mnie totalnie ten tryb przygodowy jest zbędny i ja wolę sobie żyć tak, by powiedzieć, na własną rękę. Kto by pomyślał, że w pierwszym odcinku już będę tyle zabijać i cały czas mam full życia, zauważcie. Wigfrid jest naprawdę OP. Zobaczymy tylko, jak sobie będę radzić w późniejszych porach. Bo wiadomo, jesień jest najłatwiejsza. Ale to się zobaczy. Najgorsze jest to, że ja bym musiał mieć obóz jakiś. Chociaż nie, jeszcze w sumie nie. O, tu będą... O, jest też bawół kolejny. Nawaliło ich strasznie. Ja chcę tutaj przejść, no dajcie jakieś przejście, ludzie.
Darkness! O. Chodź tutaj, lodziku. I tutaj sobie też w sumie zrobimy jakiś tam mały obóz. Mały obóz, w którym sobie pościnam troszkę drzewa. Bo czemu by nie? Dobra, będziemy też sadzić drzewa. No i tak jak mówię, na razie nie zabijamy bawołów, bo Krampus przylezie. Będzie lipa. Czy tym się da palić? Nie. Szyszkami się nie by dałoby palić. Dobra, już przeczekajmy to. Zjedzmy. Na razie mi idzie, no mówiąc szczerze, jestem aż zdziwiony. Że jest tak dobrze. Dobra. Okej. Okej. Tam bym się chciał dostać na tamten biom. Oj, zapis gry coś szwankuje. Na tamtym biom bym się chciał dostać, bo tam byłoby złoto. I już bym miał... O, tu może być już gdzieś przejście. No błagam, dajcie jakieś... Jest przejście, luks. Kaktus. Ale i tak ja go nie mogę zjeść, więc cóż no. Nic z nim nie zrobię. A on mnie bije? Nie. Patrzcie w ogóle, jak się łatwo robi te moje super narzędzia. Pyk, pyk. Mistrzostwo. I teraz tak. Potrzebuję tych kamieni ze złotem. Których nie ma. Ej, no co jest? A bo to nie jest jeszcze ten biom, to jest ten biom. A tutaj to są takie te stepy z tymi sępami i tym podobne. Kości. A fallen foe. Dokładnie, lepiej bym tego nie mógł skomentować, naprawdę. Ale mnie teraz korci, żeby tak sobie grać w tego Don't Starve. Ja pierdzielę. Ale nie mam tych kamyczków fajnych, no. O, ja chcę to złapać. A, bo to daje mi... A, ale fajnie. Wow. Czyli nam się do czegoś przyda. Póki co nie, war... O, ty głupi, ty! W ogóle to faktycznie na zimę to przydałby mi się też miodek. Bo w sumie zima będzie, no, za chwilę. Biorąc pod uwagę to, że teraz jest już jesień. Co to był teraz za dźwięk? O. Jest tutaj ten słoń. Fajnie, bo sobie już tak szybciutko mogę teraz odkryć mapę. Nie boję się naprawdę niczego. Jedynie co by mi mogło chyba teraz wpierdzielić. A Fallen Foe, dokładnie. Jest! To jest, wydaje mi się, jakiś po prostu duży koleś. Typu... chociażby ten borsuk, jakoś on taki jest, taki wiecie, ten duży, ten co przychodzi w jesień. To właśnie ten borsuk bym mógł
tak? Przecież to nie żyje. Ja mogę zaatakować coś, co nie żyje. A no chyba dlatego, chodźcie tutaj. Co wy w ogóle ode mnie się... Patrz, jeszcze kolejny leci. Co za goście. Ale naprawdę to, że... No zobaczmy, co to. LOL. Aha, dobra, faktycznie. Czemu wy bijecie bawoły? Uratowałem was, widzicie? Uratowałem was. To mi się też przyda do czegoś. Dobre, 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 dobre. W końcu już w zasadzie trzeba by odcinek kończyć. Ale no tak się fajnie gra, no. Tak się fajnie gra. Co by tutaj wyrzucić? Może by już plecak skonstruować, co? Mam na tyle tego. Mogę na chwilę sobie to stworzyć. Wow, fucking shit. Teraz gdzie jest tylko plecak, mi powiedzcie. Jest plecak, backpack. No i pozamiatane. Teraz już mogę wszystko sobie brać z sobą. No i pozamiatane. A się będzie fajnie grać, ale się będzie fajnie grać. Dużo ludzi mi pisało, że ten dodatek jest bardzo trudny. Ja jestem tego świadom. Ja jestem tego świadom, że ja mogę nie przeżyć też. Skąd was tutaj tyle się wzięło nagle? Jesteś świadom, że ty zaraz padniesz naprawdę, gościu. Tutaj wszystko pada dosłownie w chwilę. A oni i tak mnie atakują. Nie no, tego to ja nie będę bić, bo to jest zbędne. Tu sobie zrobimy mały obozik. Ale to na pewno nie taki stały, bo ja nie chcę mieszkać na takim biomie. Ale jak już mam plecak, jak już mam w czym nosić wszystko, to teraz już tylko by się Chester przydał, no i miejsce na obóz. I już jestem ustawiony... Porządnie, no co was tyle? Tyle wilków, pająków dzisiaj. Patrzcie, kolejny idiota. Leć, leć, toto. A to tylko trąbi. Zabili tego, no, biedny. Tego też nie chcę zjeść. Patrzcie, jaką im też rzeź w ogóle urządzili. O, ale bawoły chyba sobie tutaj poradziły z jednym. Jego mościem. Dobra. To wiecie co? To by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy sobie dalej grać Wigfried. Bardzo przyjazną, jak dla mnie, postacią. Czwarta próba w końcu skończona. Mogę uznać, że udało mi się w końcu nagrać pierwszy odcinek. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, żeby kliknąć na Facebooka. Tam często informuję was na przykład o braku filmów, albo o tym, co się będzie działo w następnym filmie, lub o innych fajnych ciekawostkach. Także do poniedziałku. Do zobaczenia. Kolejni idioci biegną, no. To chodzi, jeszcze ich zabijam. Co to tego tyle się tutaj nawaliło? Nie wiem, muszę zobaczyć na wiki. Czy ten biom na przykład, nie wiem, jest taki wilkowy, wilczny, nie wiem, to w końcu są wilki czy psy, to są psy. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!